Cześć! W dzisiejszym odcinku będzie świetna dekoracja, na przykład na śniadanie czy na półmisek z przystawkami. Będzie to róża zrobiona z pomidora, a dokładniej ze skórki pomidorowej, co oznacza, że jest to fantastyczna, wręcz stworzona dekoracja dla tych z Was, którzy pomidora zazwyczaj lubią obierać. Przygotowanie takiej dekoracji nie jest trudne, trzeba jedynie zaopatrzyć się w bardzo ostry nóż. Na początku pomidora przy samej szypułce zaczynam nakrawać. I ostrożnie za pomocą noża obieram pomidora ze skórki, tak aby cała skórka była w jednym kawałku, żeby nigdzie się nie przerwała. Najlepiej to robić albo takim ruchem do przodu, albo kierując nóż delikatnie góra-dół, góra-dół, góra-dół. Wtedy skórka jeszcze łatwiej i szybciej się obiera. Kiedy już obierzecie całą skórkę z pomidora, to polecam ją delikatnie osuszyć, a następnie początek proponuję delikatnie spiąć wykałaczką, wtedy nie będzie się rozjeżdżać, a następnie całość trzeba zwinąć. I tak zwijamy skórkę z pomidora do samego końca. Dzięki temu, że została troszeczkę osuszona, to łatwiej się nawija i nie będzie się ślizgać. Następnie, kiedy już jest zwinięta, to trzeba wybrać ładniejszą stronę, gdzie płatki naszego kwiatka ładniej się rozchyliły. I w ten sposób układamy na talerzu. Do tego proponuję dołączyć listek. Ja wykorzystałam listek z natki pietruszki. A jeżeli chcecie, możecie dodatkowo rozchylić płatki naszej róży pomidorowej, pomagając sobie wykałaczką. Dekoracja jest naprawdę śliczna. Bardzo fajnie prezentuje się na stole. A tak podane śniadanie czy udekorowany półmisek z przystawkami będą na pewno smaczniejsze. Po więcej pomysłów, a także przepisów, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.